Tradycyjnie już od kilkunastu lat obchodzimy go w zasadzie 8 marca albo w dniu przybliżonym do tej daty. A ponieważ w tym roku będziemy korzystać przy okazji z pięknego spektaklu, który został przygotowany przez mieszkańców Niemczy, najmłodszych mieszkańców Niemczy, oczywiście przy pomocy rodziców i osób wspomagających panią Renatę, która cały spektakl opracowała, wyreżyserowała, scenografię i tak dalej. To przełożyliśmy to na niedzielę, gdzie wczoraj był Dzień Mężczyzn, dlatego mamy wspólne święto. Święto Pań i Panów Kasztelanii Niemczańskiej, bo od zeszłego roku, kiedy obchodziliśmy milenium obrony Niemczy, Chrobry nadał Niemczy oczywiście na scenie miano Kasztelanii Niemczańskiej i od tej pory będziemy obchodzili święto również w okresie milenijnym, czyli we wrześniu, druga dekada września pod nazwą Święto Kasztelanii Niemczańskiej. Przedstawienie pod tytułem Miłość i Zazdrość opowiada o historii Niemczy, o czasach budowy Zamku Niemczańskiego przez księcia Jerzego Brzeskiego, który w tym celu sprowadzał włoskich mistrzów murarstwa i wokół tej budowy powstała też taka legenda o miłości, zbrodni i karze. I opowiadamy o tym, co się po prostu wydarzyło podczas budowy zamku, czyli o morderstwie, do którego doszło, i o tym, że w wyniku tego morderstwa powstał krzyż pokutny, który do dzisiaj jest w Niemczech. Jest to zabytek, który stoi przy ulicy Bolesława Chrobrego. Natomiast ja sobie pozwoliłam na napisanie epilogu, w którym zakończenie jest bardzo radosne, żeby ta historia nie była taka smutna i jednocześnie, żeby w łatwiejszy sposób pokazać właśnie mieszkańcom tą historię, która być może nie tak do końca jest znana. Natomiast występują dzieci, które od stycznia przychodzą do Ośrodka Kultury na ferie zimowe. Mieliśmy zajęcia historyczne, mierzyliśmy mury, ile tych murów miejskich pozostało. Bardzo się polubiliśmy. Następnie te dzieci wzięły udział w zajęciach breakdance, które prowadzone są w Ośrodku Kultury dwa razy w tygodniu. No a ponieważ ja mam już od dłuższego czasu takie właśnie pomysły na przedstawianie historii w formie spektakli, to tutaj doszłam do wniosku, że fajnie będzie, jak to będzie musical, w którym są treści historyczne mówione, rymowane i przerywane są piosenkami, tańcami, ale współczesnymi. Także i tutaj powiem, że te układy taneczne to pan, który prowadzi breakdance, ale więcej dzieci same wymyślały, jakie układy taneczne nawet, jakie utwory, jakie piosenki, do czego chcą tańczyć. Tak, żeby pasowało to do całości, do tego przedstawienia, a świetnie to, ponieważ to jest o miłości, o zazdrości, kończy się to wielkim szczęściem, więc jest tu piękne przesłanie właśnie z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn, bo tak chcieliśmy to razem zorganizować. Dzień Kobiet 8, był Dzień Mężczyzn 10, więc wspólne takie świętowanie. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim paniom, babciom, mamom, żonom, dziewczynom za to, że jesteście cierpliwe, wyrozumiałe, że wspieracie swych brzydkich partnerów i że nas kochacie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech tak będzie zawsze. Niech zazdrość nie będzie ważna, tak jak w dzisiejszym spotkaniu, nie będzie tylko i wyłącznie miłość. Wszystkiego dobrego. Oczywiście tradycyjnie panie bardzo chętne zespołu Grodzianie, nasz bard niemczański, gminny Janusz Małolepszy ze swoim krótkim recitalem. Zespół Grodzianie wystąpi również bardzo chętnie, tym bardziej, że to będzie jakby generalna próba przed nagraniem dla Radia Wrocław, które odbędzie się w środę. Także chcemy się sprawdzić jako zespół, czy podołamy temu wydarzeniu.